Bójka fanów 49ers w toalecie. Jeśli chcecie zobaczyć pełną wersję tego nagrania, zapraszamy na naszą stronę www. Link znajdziecie w opisie. Bójka została nagrana przez jednego z fanów. Kiedy bójka się w końcu skończyła, widzimy jednego z uczestników leżącego nieprzytomnie i drugiego trzymającego jego głowę. Policja zadziałała bardzo sprawnie i już po 2 minutach złapała Dario Davida Robolero i Amadora Rebolero. To jeden z nich wystosował nokautujący cios, po czym uderzył mężczyznę jeszcze raz. Trzeci cios nie dotarł do celu, ale mężczyzna i tak leżał już nieprzytomny na ziemi. Dostało się też jeszcze jednej osobie. Obaj poszkodowani zostali odesłani do szpitala, jeden z nich jest w stanie krytycznym.